Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania rady i tutaj są dwie delegacje. Jedna delegująca pana Krzysztofa Kwiatkowskiego do udziału w posiedzeniu komisji dotyczącego opiniowania ofert na 2013 rok związanych z realizacją zadań publicznych w terenie upowszechniania kultury. Państwo mają wczoraj się uchwały Krzysztofa i druga pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, bo mamy jeszcze tutaj Zbigniewa Urbańca. Na pozwolenie w sprawie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondonowicki, ale ja na centralny. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie, zgłosić ewentualne poprawki. Pan Piotr Nowak, bardzo. Chciałem zgłosić poprawkę, żebym mógł tam znaleźć tej starej grupy. W tej drugiej. Czyli poprawka, żeby jeszcze dopisać pana Piotra Nowaka. Rozumiem, że poprawka. Której grupie, pierwszej czy drugiej? Drugie. Po pierwsze, nie na drugim, tam pan Krzysztof. Drodzy Państwo, nie widzę innych zgłoszeń, nie widzę innych poprawek, w związku z czym poddaję pod głosowanie poprawkę złożoną przez pana Piotra Nowaka. Kto z Państwa radni jest za przyjęcie tej poprawki, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta i dla poddania głosowania trzeba tej uchwały. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta.